Szanowni Państwo, druk 1446. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta do projektu uchwały według druku 1446 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej uchwały. Zmiana uchwały Rady Miasta z Krakowa z 26 września w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy usług opiekuńczych z zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za opieki opiekuńcze. Druk 1446. 1446. Bardzo proszę, pan Jacek Kowalczyk. Przewodnicząca, szanowni państwo radni, ten projekt ma na celu przede wszystkim uporządkowanie tego zakresu usług, który jest realizowany obecnie. Takim elementem rozszerzającym, co wynika z dotychczasowych doświadczeń, jest możliwość wykonywania generalnych porządków mieszkania osób objętych usługami, które takiej pomocy wymagają. Pozostałe elementy to są już doprecyzowanie, na przykład jeśli chodzi o kwestii pomocy przy spożywaniu posiłków, jest uzupełnienie o karmienie. Doprecyzowane są czynności związane z utrzymywaniem higieny i poszerzony tutaj został katalog. Więc to są tego typu zmiany porządkujące. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Czy są inne opinie komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych. Omawiamy druk 1446. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Szanowni państwo, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Druk 1446. Proszę przygotować. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy. Czy wszyscy państwo zagłosowaliście? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 32, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie brało udziału w głosowaniu 0. Uchwała według druku 1446 została podjęta.